idealny stek. Nazywam się Luigi Carola i pokażę Wam dziś, jak go przygotować. Zacznijmy od wyboru mięsa. Rostbef z kością, stek z rumsztyku czy antrykot. Wybór jest ogromny, ale najbardziej cenione steki wycina się z polędwicy. Najlepsze efekty osiąga się z dojrzałego mięsa. Powinno być ciemnoczerwone i delikatne. Aby zachowało kształt, zwiążę je sznurkiem. Smaruję mięso z każdej strony niewielką ilością oliwy z oliwek. Mocno rozgrzewam patelnię. Jest odpowiednio gorąca, kiedy po dotknięciu słychać odgłos smażenia. Wkładam stek szpatułką. Widelec mógłby naruszyć włókna i mięso puściłoby sok. Stek należy obsmażyć ze wszystkich stron na brązowo. Zmniejszam ogień i smażę jeszcze przez kilka minut. Za pomocą dłoni można sprawdzić, jak upieczony jest nasz stek. Jeśli w dotyku przypomina kłąb dłoni, jest mocno wysmażony. Jeśli skórę pod kciukiem, jest średnio wysmażony. A jeżeli w dotyku przypomina skórę między kciukiem i palcem wskazującym, jest krwisty. Ten stek najlepszy będzie średnio wysmażony. Stek powinien chwilę poleżeć. Najlepiej włożyć pod spód kromkę chleba, żeby już bardziej się nie usmażył. Teraz zawinę go w folię aluminiową i włożę do piekarnika. Poleży tam kilka minut w temperaturze 65 stopni. W piekarniku powinien spędzić tyle samo czasu, ile na patelni. Nadszedł moment, aby odwinąć naszego idealnego steka. Kroimy go. I doprawiamy solą. Et voilà! Idealny stek gotowy. Bawcie się dobrze w kuchni. Smacznego!